Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnieniegrozy. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewijać do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Stefan Grabiński. Dziedzina. Część druga. Willa zamykała ulicę. Poza nią nie było już ani jednego domu. Kładły się tylko szerokimi pasmami łęgi. Położyły pola. U góry z dala czerniały zimą. Rdzewiały jesienią bukowe lasy. W zaledynowej willi nie mieszkał nikt od szeregu lat. Właściciel, jakiś majętny arystokrata, wyjechał od dawna za granicę, pozostawiając dom bez opieki, więc stał zaniedbany w pośrodku wybujałego ogrodu, trawiony niszczycielską pracą deszczu, kruszony zjadliwością wiatrów i zimowych zamieci. Posępny urok, jaki wiało od tego zacisza, dziwnie pociągał duszą wrześmiana. Willa była dlań plastycznym symbolem nastroju, który tchnęła jego twórczość. Wpatrzony w nią, czuł się jakby u siebie. Toteż całe godziny spędzał przy oknie i oparty o ramię, zapuszczał rozmyślone spojrzenie w stronę smutnego domu. Zwłaszcza w noce miesięczne, lubiał obserwować bajeczne efekty wywołane we fantastycznej ustroni przez światło księżyca. Już to noc zdała się być właściwym jej żywiołem. Za dnia willa jakby drętwiała w martwym uśpieniu. Cały czar ukryty w jej tajemniczym wnętrzu występował w pełni dopiero po zachodzie słońca. Wtedy dom ożywiał się jakieś nieuchwytne drgnienie przebiegło dreszczem senną pustelnią, wstrząsało stężałe w żałobie cyprysy, marszczyło falistą linią zwietrzałe przyczółki i fryzy. Wrześmian patrzył i żył życiem domu. Budziły się myśli wyraźne, harmonijne, zestrojone ze scenerią naprzeciw. Rodziły poetyczne tragedie, silne jak śmierć, groźne jak przeznaczenie. To znów mrzały jakieś pomysły niejasne, przyćmione jakby patyną księżycowego posrebrza. Każdy zakątek stał się zmysłowym odpowiednikiem fikcji, bryłowatą realizacją myśli, które czepiały się gzemsów, wędrowały po samotnych, pustych salach, łukały na stopniach terasy. Rozchybotane szale śnień, mgłowice rojeń tułały się dżdżystą rozchwieją, błąkały wzdłuż ściany, niepewne ostoi. Lecz i te znalazły przystań. Podrażniona kapryśnością ich ruchów wyobraźnia odtrącała je precz z pogardą, że wlękły, ściekały mętną strugą w dużą omszałą kadź u węgła domu i sączyły się w jej czarny kadłub senne, nudne jak woda deszczowa w późną jesienną szarugę. Nikłe, rdzawe myśli, niedokwasy. Wrześmian upajał się ponurą igraszką fantazji, nadając jej tworom bieg dowolny. Wedle upodobania zmieniał ich kierunek, spędzał z widowni
za chwilę znów wyczarowywał nowe ich zastępy. Nie przeszkadzał nikt. Odludną ulicą w odległej dzielnicy miasta nie przechodził żaden niewczesny natręt, nie przerywał nastroju hałaśliwy wóz. Tak przeżył ostatnich lat kilka niezmąconych niczym zewnątrz, pełnych grozy i dziwów od wnętrza. Aż nagle, pewnego dnia, zaszły w domu naprzeciw jakieś zmiany i wydrożyły gwałtownie z zapamiętania, które już zaczęło przybierać ustalony nawykiem i wprawą formy. Było w pogodny lipcowy wieczór. Siedząc, jak zwykle, przy otwartym oknie ze spartą na ręce głową, wodził Wrześmian zamyślonym spojrzeniem po willi i po ogrodzie. Wtem, spojrzawszy w jedno z okien na skrzydle, zadrżał. Przez szybę patrzyła nań uparcie blada twarz mężczyzny. Wzroku nieznajomego utkwiony weń nieporuszenie był groźny. Ogarnął go nieokreślony lęk. Przetarł oczy, przeszedł się parę razy po pokoju i znów spojrzał w okno. Surowa twarz nie znikła, wciąż wpatrzona w jego stronę. Czyżby już wrócił właściciel willi? Rzucił półgłosem słabe przypuszczenie. Ponura maska w odpowiedzi skrzywiła się w dziko ironicznym uśmiechu. Wrześmian zapuścił storę i oświetlił mieszkanie. Nie mógł dłużej wytrzymać wzroku. Dla zatarcia wrażenia zatopił się w lekturze aż do północy. Koło 12:00 dźwignął się znużony od książki i wiedziony przemożną pokusą uchylił brzegu zasłony, by wyjrzeć przez okno. I znów dreszcz trwogi przejął go do kości. Blady mężczyzna stał wciąż bez ruchu tam, za szybą, na prawym skrzydle i oświetlony jasno-magnezjowym lśnieniem księżyca obezwładniał go wzrokiem. Zaniepokojony zapuścił Wrześmian z powrotem roletę i siłował zasnąć. Lecz na próżno. Przejęta lękiem wyobraźnia nie dawała mu spokoju, dręcząc nieznośnie. Dopiero nad ranem zapadł na krótki, nerwowy sen pełen zmory i wizji. Gdy nazajutrz koło południa obudził się z zawrotem głowy, pierwszą myślą było spojrzeć w okno willi. Odetchnął. Uparta twarz znikła. Przez cały dzień był spokój, lecz nad wieczorem ujrzał za szybą na pierwszym piętrze wlepioną w siebie maskę jakiejś kobiety. Rozwiane włosy okalały twarz przekwitłą już ze śladami wielkiej niegdyś piękności. Twarz obłąkaną z parą błędnych, zawziętych oczu. I ona patrzyła nań poprzez szaleństwo źrenic surowym wzrokiem towarzysza ze skrzydła prawego. Oboje zdawali się nic nie wiedzieć o swej współbytności w dziwnym domu. Łączył ich tylko gest groźby zwrócony ku Wrześmianowi. I znów po bezsennej nocy, przerywanej wypatrywaniem prześladowców, nastał dzień wolny od maszkar. Lecz kiedy już mrok wchodził w tajne zmowy z nocą, wykwitła w trzecim z rzędu oknie nowa postać, by nie ustąpić aż do rana. Tak w przeciągu paru dni zapełniły się wszystkie okna willi złowieszczymi twarzami. Spoza każdej szyby wyglądały jakieś oczy rozpaczne, czyjeś owale przeorane bólem lub obłędem. Dom patrzył nań oczyma maniaków, grymasem szaleńców, szczerzył się ku niemu uśmiechem opętanych. Nikogo z tych ludzi nigdy dotąd w życiu swoim nie widział, a jednak wszyscy byli mu jakby skądś znani. Lecz skąd nie wiedział. Każdy z nich miał wyraz odmienny, lecz wszystkich jednoczył ruch groźby w jego stronę. Widocznie uważano go tam za wspólnego wroga. Przerażała ta ich nienawiść i przyciągała zarazem w magnetyczny sposób. I rzecz dziwna, w najgłębszych pokładach duszy rozumiał gniew ich i przyznawał mu słuszność. A oni, jakby odgadując go z oddali,
Nabierali pewności, wyrazu i maski ich stawały się z dniem każdym bezwzględniejsze. Aż nocy jednej sierpniowej, gdy wychylony przez okno wytrzymywał krzyżujące się na nim spojrzenia nienawistnych oczu, nagle nieruchome twarze ożywiły się. We wszystkich błysnęła naraz ta sama wola. Setki chudych jak piszczele rąk podniosły się w górę ruchem rozkazującym i kilkadziesiąt bladych dłoni wykonały zgięciem palców gest znamienny. Wrześmian zrozumiał. Wzywano go do wnętrza. Jak zahipnotyzowany, przeskoczył parapet okna, przeszedł wąski pas ulicy i, przesadziwszy sztachety, począł iść aleją ku willi. Była czwarta nad ranem. Pora przed dreszczy świtowych. Magnezjowe bluzgi księżyca pławiły w srebrnej topieli dom. Wywabiały z załomów długie cienie. Droga była jasno, oślepiająco biała wśród żałobnych ścian krzewów. Głucho, wyraźnie tętniły kroki na kamiennych płytach. Cicho szemrały fontanny. Tajemniczo drżyły wodne łuki. Wstąpił na taras i silnie szarpnął klamkę. Drzwi ustąpiły. Szedł długim korytarzem w dwa rzędy kolumn korynckich pod ścianami. Nocny półmrok rozświecała gloria księżyca, która wlewając się przez witraż u końca krużganka snuła zielone baśnie na porfirze posadzki. Nagle w przechodzić wysunęła się spoza trzonu kolumny jakaś postać i poszła za nim. Dreszcz go zdjął, lecz milcząc szedł naprzód. O parę kroków dalej oderwał się od wnęki między słupami kształt nowy, za nim trzeci, dziesiąty, wszystkie szły za nim. Chciał zawrócić, lecz zastąpiły mu drogę. Więc przeszedł las kolumn i zboczył w jakąś okrągłą salę na prawo. Tu było jasno od lśnień księżycowych i pełno jakichś ludzi. Przemykał się między nimi, szukając wyjścia. Na próżno otaczali go coraz zwartszym, natrętniejszym koliskiem. Z bladych, bezkrwistych ust wypłynął groźny poszept. To on! To on! Zatrzymał się i spojrzał, wyzywająco w tłum. Czego chcecie ode mnie? Twojej krwi. Krwi twojej chcemy. Krwi. Krwi. I cóż wam po niej? Chcemy żyć. Chcemy żyć. Po co żeś nas wywołał z chaosu niebytu i skazał na nędzę półcielesnej włóczęgi. Patrz, jesteśmy bezsilni, blaci. Litości, jęknął, rozpaczliwie rzucając się na kręte schody w bok sali. Trzymać go, otoczyć, otoczyć. Pędem szaleńca wdarł się po stopniach na piętro i wpadł w jakąś średniowieczną komnatę, lecz prześladowcy wtargnęli tuż za nim. Wiotkie ich ramiona, fluidyczne, wilgne jak mgła, ręce zwarły się w makabryczny korowód bez wyjścia. Cóżem wam uczynił? Chcemy pełni życia. Przykułeś nas, nędzniku, do tego domu. Chcemy wyjść stąd na świat. Wyzwolić się od miejsca i żyć na swobodzie. Krew twoja nas wzmocni. Krew twoja sił nam doda. Udusić go. Udusić. I wyciągnęli ku niemu tysiące głodnych ust, tysiące bladych ssawek. Obłędnym odruchem miotnął się ku oknu, by wyskoczyć. Legion oślizgłych, zimnych rąk chwycił go w pół. Wbił zakrzywione haki palców we włos, owinął szyją. Targnął się raz i drugi. Czyjeś paznokcie wżarły mu się w krtań, czyjeś wargi przyczepiły do skroni. Zachwiał się, oparł plecyma o framugę, przeważył się wstecz. Kurczowo wyciągnięte ramiona rozłożyły się ruchem ofiary na zbielałe wargi. Wypełznął znużony uśmiech spełnień. Już nie żył.
a w chwili, gdy wewnątrz stygło w podrzutach agonii ciało Wrześmiana, przerwał ciszą przedświtową głuchy pluskot. Szedł od kadzi u węgła domu. Powierzchnia spleśniałej od zielonych kożuchów wody zakotłowała. W głębinach zbutwiałej w rdzawe obręcze ujętej beczki dźwignęły się jakieś wiry, zafalowały męty, zabulgotały ustoiny. Wybiegło parę dużych zdętych bąbli i wychylił się niekształtny kikut ręki. Jakiś niby tułów, niby kadłub wynurzył się z toni, oczekający wodą, okryty pleśnią i trupieszą stęchlizny twór. Niby człowiek, niby zwierz, niby roślina, potworek błysnął ku niebu zdumioną twarzą. Roztworzył w nieokreślonym, głupkowato-zagadkowym uśmiechu gąbczaste wargi. Wydobył z kadzi pokręcony jak krzak koralu nogi i trząsnąwszy się z wody, zaczął iść krokiem chwiejnym, rozkołysanym. A był już świt na dworze i fioletowe jaśnie ślizgały się po bezbrzeżnych obszarach świata. Dziwotwór szedł ku tym modrzejącym na horyzoncie dalom. Uchylił furtkę od ogrodu poza domem. Przesunął się kabłąkiem po ścieżynie i oblany ametystowymi strugami brzasku wtoczył się na drzemiące mroką świtu łąki i pola. Zwolna postać jego malała, rozwadniała się, gasła, aż rozpłynął się, rozwiał w blaskach zarania. Czytał Jacek Brzezowski.